Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z Chełma w dniu 13 sierpnia. Zgodnie z zapowiedzią rozważymy dzisiaj temat odroczone dziedzictwo Abrahama. Skoro część pierwsza, to znaczy, że będą i kolejne, właściwie tylko jedna, bo będzie to wykład dwuczęściowy. Treści w nim zawarte są na tyle ważne, że przygotowałem prezentację do obydwu części. Dzisiaj też ona będzie zatem za chwilę w formie prezentacji przedstawiona. Ja zniknę i będzie tylko i wyłącznie słyszany mój głos, tak żeby nie odciągać sobą uwagi od tego, co najważniejsze. Myślę, że temat wart poświęcenia dwóch części i wart sporządzenia prezentacji, gdyż ważne sprawy związane także z naszymi czasami dzisiaj, jakimi obecnie żyjemy i przyszłym Królestwem Bożym, na które wszyscy czekamy, wszystkie te rzeczy są tam wymienione, chociaż jest to całość pochodzi z pierwszej Księgi Mojżeszowej. To jednak znaczenie dla nas wszystkich ono ma. Przechodzimy zatem do prezentacji właściwej i od tej pory ja będę niewidoczny, będzie natomiast tylko i wyłącznie pojawiały się różne slajdy, a mój głos będzie je z tyłu próbował komentować. Zatem odroczone dziedzictwo Abrahama, jak widzimy, pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, i kilka wersetów począwszy od siódmego. Zapoznajmy się z treścią na początek tego fragmentu. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. To Bóg mówi do Abrahama, na co Abraham odpowiada: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę, tę ziemię kananejską, do której Bóg go wyprowadził. On zaś rzekł: Sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto syna garlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. Tyle zapis tych kilku wersetów z pierwszej Mojżeszowej 15 rozdziału. A teraz różne rzeczy związane z tymi wersetami, z szerokimi komentarzami do nich wszystkich, tak aby wyczerpać maksymalnie ten temat. Zacznijmy od komentarza związanego z historią Abrahama. Ponieważ historia Abrahama, który opuszcza rodzinny Ur i udaje się w nieznane dla siebie miejsce, które Bóg miał mu wskazać, jest jednym z dowodów wielkiego, niesamowitego, niezwykłego posłuszeństwa i bardzo, bardzo silnej wiary Abrahama. On mieszkał w starożytnej Mezopotamii, tak, gdzieś w ogranicy między Tygrysem a Eufratem, obecnie jest to w Iraku. Tu możemy zobaczyć takie podobizne próby odtworzenia, model, prawda, murów domu Abrahama w Ur. Obecnie jest to na południu Iraku, niedaleko miasta Nasiriya. Tak, gdybyśmy chcieli to na mapie zobaczyć, to mniej więcej niedaleko tego Nasiriya on tutaj mieszkał. Stąd ta jego podróż się rozpoczęła i ta wielka karawana wyruszyła w drogę z tego Ur do Ziemi Obiecanej. Ziemi, którą Bóg miał mu wskazać, do której Abraham w chwili, gdy opuszczał miejsce swojego zamieszkania, nic nie wiedział i nawet nie wiedział, gdzie to się zakończy, jak ta ziemia będzie wyglądała, czy będzie lepsza od miejsca, które posiadał do tej pory, z którego właśnie wychodził. Tego Abraham nie wiedział. Mąż wiary nie musiał wiedzieć. Do Kanaanu droga wiodła, jak widzimy z tego Ur, wzdłuż rzeki, wzdłuż Eufratu. Było to z pewnością bardziej korzystne, bo przy rzece zawsze można przynajmniej mieć wodę dla zwierząt i łatwiejsze, prawda, łatwiejsza jest podróż w niedaleko życie i podróżowanie przez dłuższy czas blisko źródeł wód. I ta odległość do Kanaanu była około 1800 km, bo oni szli, jak widzimy tutaj, na skróty, ponieważ na skróty przez pustynię byłoby krócej, ale nie mieliby dostępu do źródeł wody. Wobec tego szli dalszą drogą, ale za to mają zawsze w pobliżu rzekę. I do tego Hebronu podróż to jakieś 1800 km, ale rząd potem jeszcze poszedł za jakiś czas później do Egiptu z powodu głodu w tejże miejscowości, no i wrócił z powrotem do Kanaanu, więc w sumie ta odległość, którą on przebył w sumie, idąc potem dalej do Egiptu i powracając znowu do Ziemi Obiecanej, daje nam od 2300 do 2500 km, czyli bardzo, bardzo duża odległość dla Abrahama do przejścia. Początkowo Abraham zapewne liczył na to, że obietnica, której Bóg mu udzielił o nowej ziemi, spełni się jeszcze za jego życia, zaraz po przybyciu do Kanaanu. Ale przybył do tego Kanaanu, czas upływał i Abraham zdążył się zorientować, że to chyba nie będzie jednak za jego życia. Że ta obietnica nie spełni się w trakcie jeszcze jego życia.
Dlaczego tak sądzimy? No bo zdążył już pomieszkać trochę w Kanaanie. Był w Sychem, był w Betel, był w Negeb. Z powodu głodu w tymże Kanaanie, po przyjściu z Ur Chaldejskiego, udał się następnie do Egiptu i spędził tam ileś lat. Nikt dokładnie w tej chwili chyba nie trudno wyliczyć, ile to było lat, ale nie było to miesiące, ale były to lata, które spędził z powodu głodu w Egipcie. Następnie wrócił do Kanaanu, rozstał się z Lotem, który wybrał sobie okolice Sodomy jako bardziej żyzne do zamieszkania, lepsze. Abraham się na to zgodził i udostępnił mu te lepsze tereny do zamieszkania. Zdążył także przeżyć najazd na Sodomę i porwanie Lota, którego później następnie próbował odbijać, no i skutecznie zresztą odbił z rąk najeźdźców. To wszystko stało się jeszcze przed historią, tutaj, którą mamy w naszej lekcji dzisiejszej. Przed tym pytaniem, jakie zadał Bogu, po czym pozna, że tą ziemię odziedziczy, i przed jeszcze odpowiedzią Boga związaną z tymi zwierzętami, co będzie naszym tematem w tych właśnie dwóch częściach. Więc te wszystkie rzeczy nastąpiły, zanim ta rozmowa, którą będziemy dzisiaj brali pod lupę, między Bogiem a Abrahamem nastąpiła. I w tejże rozmowie są bardzo ciekawe rzeczy, szczególnie wypowiedzi Boga, który odpowiada na pytania Abrahama i odpowiada, każdy przyzna, dość dziwnie, bo jakby nie wprost i jakby nie na temat. Po czym poznam, że tą ziemię odziedziczę, a Bóg mówi, przynieś mi takie i inne zwierzęta w ofierze. I to ma być odpowiedź. Zauważmy, że Bóg przyprowadził Abrahama do ziemi, która nie była dla niego przygotowana. Wciąż w tej ziemi mieszkały inne ludy. To nie była ziemia mlekiem i miodem płynąca, pozbawiona innych mieszkańców, czekająca na Abrahama i jego całą rodzinę z dobytkiem, z tym wszystkim bydłem, które on posiadał. Tylko to była ziemia należąca do innych ludzi. I nagle Abraham został tu przeprowadzony, no i póki co jest obcym. Nie jest wcale u siebie. I wiele lat później, gdy Sara zmarła, Abraham nie miał w tej ziemi, do tego stopnia nie miał nawet kawałka tejże ziemi, że nie wystarczało to na grób dla niej. Żeby ją pochować, zmarłą swoją żonę, musiał prosić o jakiś fragment ziemi, w której mógłby ją złożyć, ponieważ nie posiadał nic z tejże ziemi. Mamy to zapisane, że tak właśnie było. Więc podejmujemy dwa pierwsze wersety z naszej historii. Potem rzekł do niego Bóg do Abrahama, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Na co Abraham odpowiada, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę. Ta rozmowa zaczyna się po tych wszystkich rzeczach, które wspomnieliśmy, miały miejsce wcześniej. Od chwili, kiedy Abraham opuścił Ur Chaldejskie, przyszedł do Kanaanu, poszedł do Egiptu, wrócił z tego Egiptu. No i lata mijały, mijały, mijały. Bóg przypomina mu tę obietnicę i mówi, że tą ziemię otrzyma w posiadanie. A Abraham, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? Zauważmy, że on tutaj jak gdyby przepytuje Boga. I pytanie się może nasunąć, czy można żądać od Boga dowodów na potwierdzenie, że to, co mówi, jest prawdą? Albo inne pytanie tej samej sumie treści, czy pytanie Abrahama było na miejscu? Czy można takie pytanie Bogu zadać? Można. Może byli tak inni w Biblii, za chwilę zobaczymy parę przykładów, i Bóg się na tych osoby nie obrażał, lecz po prostu odpowiadał i dawał stosowne dowody, potwierdzenia, wyjaśnienia, zależnie kto o co pytał. W takich sytuacjach natomiast zwykle obrażają się ludzie pełniący różne przywódcze funkcje religijne. Znakomita większość tych różnych przywódców religijnych nie jest przecież od Pana. To są samozwańcy albo wybrani przez ludzi do tego stanowiska. A skoro nie od Pana, to są pozbawieni Jego ducha, są pozbawieni ducha prawdy. Tacy ludzie, nie od Pana, tacy przywódcy, nie od Pana, wymagają pełnego posłuszeństwa, podają się za przedstawicieli Boga, którym, to przedstawicielom, ich zdaniem wierni powinni praktycznie okazywać większy szacunek niż samemu Bogu. Bo Bogu można zadawać trudne pytania i można oczekiwać odpowiedzi i ją otrzymać, ale im, tym ludziom na różnych funkcjach przywódczych wśród różnych grup religijnych, nie można zadawać trudnych pytań. Ich należy tylko w cichości słuchać i okazywać posłuszeństwo. Inaczej jest się usuwany, na początku krytykowanym, stawianym do pionu, poddawanym różnym naciskom, a ostatecznie usuwanym.
No i zaraz zobaczmy taki pierwszy przykład. To nie będzie tak, ten zapis, który widzimy związany z Marią, z Łukasza, nie będzie na ekranie. Większość wersetów będzie, ale niektóre takie dłuższe nie będą na ekranie, bo ja po prostu będę czytał je z tła. A teraz, tak jak mówiłem, zobaczymy kilka przypadków biblijnych, kiedy różne osoby pytały Boga, zadawały mu trudne pytanie, jakby nie były pewne, czy to tak będzie, jak Bóg im mówi, że będzie. I dziwią się. Pytają, zadają pytania i otrzymują odpowiedzi. Maria, pierwszy taki przypadek z Łukasza pierwszego rozdziału. Widzimy, które wersety, więc nie będę ich czytał, a właściwie powiem, bo może ktoś będzie kiedyś bez prezentacji to odsłuchiwał, więc Łukasz 1, 26 do 35. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a dziewicy było na imię Maria. I ten Gabriel, wysłany przez Boga, przychodzi i mówi: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Na co anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. No i co? Maria do anioła mówi tak, a właściwie pyta: jak się to stanie, skoro nie zna męża? Więc mówi: chyba coś nie tak. Nie mam męża, więc jak to możliwe? To chyba nie jest prawdą, co mówisz. Na co anioł mówi: Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Pierwszy z brzegu przykład i ostatni, za chwilę podamy kolejne. Weźmy historię Mojżesza. Z drugiej Mojżeszowej 4 od 1 do 9, który otrzymał od Boga pewne polecenie, no i też od razu nie przyjął tego, tylko wydawało mu się to jakby nierealne. Tak? Pierwsza Mojżeszowa 4 rozdział, przepraszam, nie pierwsza, tylko druga. Druga Mojżeszowa 4 rozdział od 1 do 9. Przypomnijmy sobie tę historię. Gdy Bóg wysyła go z misją do Egiptu. Nadto odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeżeli nie uwierzą mi i nie słuchają mnie, lecz powiedzą: Pani, objawił się Tobie, wysyłasz mnie z misją do Egiptu, ale oni przecież mogą powiedzieć, że to nieprawda, wymyśliłeś sobie, Pan Ci się wcale nie objawił, wymyśliłeś to sobie, bo może chcesz być kimś wielkim między nami. Pan rzekł do niego: co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: laskę. Rzuć ją na ziemię, a gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża, Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę, uchwyć go za ogon. Wyciągnął tę rękę, pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego ręku. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę swoją za naczrze. Włożył rękę swoją za naczrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem, biała jak śnieg. Włóż znowu rękę w zanadrze, włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy je wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci wtedy nie uwierzą i nie słuchają głosu pierwszego znaku, wtedy uwierzą głosowi drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu twego, zaczerpniesz wody z Nilu, wylejesz ją na ziemię, wtedy woda, którą zaczerpiesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. Mojżesz prosił o potwierdzenie tego, że Bóg go wysyła. I Bóg mu takie potwierdzenie dał. Dał mu aż trzy znaki, które Mojżeszowi wydawały się potrzebne, zanim tą misję będzie mógł rozpocząć. Gedeon to kolejny przypadek osoby, która rozmawia, przepytuje, żąda potwierdzenia. Idziemy do Księgi Sędziów, aby w tej księdze, w szóstym rozdziale, przeczytać wersety 11 do 18 najpierw. Pewnego razu przyszedł anioł pański, usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Madianczykami. Ukazał mu się anioł pański, mówi: Pan z tobą, mężu waleczny. Na co Gedeon: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to wszystko, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Zobaczmy od samego początku. Przepytuję, za pozwoleniem, przepraszam bardzo, pan z nami? To jeśli Pan z nami, to dlaczego takie rzeczy się dzieją? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł przez tego posłańca, anioła: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Ja Cię wysyłam, idź. Ale Gedeon przepytuje znowu: za pozwoleniem, panie mój? Mówi: o, przepraszam bardzo. Czym wybawię Izraela?
Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu ojca mego. A rzekł pan do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Kolejne potwierdzenia, wiele pytań i jeszcze żądanie dowodów. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą, a tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. Anioł wysłany przez Boga, reprezentujący Boga, chętnie zgadza się. Będę czekał, aż wrócisz. I przynosimy się nieco dalej, 36 do 40 wersety. Wtedy rzekł Gedeon do Boga, jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo. Tak, zobaczmy z tym runem jakieś zdjęcie. To ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tak się stało, gdy bowiem wstał nazajutrz, ścisnął runo, wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga. Wciąż nie był zadowolony. Mówi, jeszcze jedną próbę zrobimy. I tak zaczyna. Niech nie zapłonie gniew twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokół będzie rosa. Czyli teraz zrób odwrotnie, żeby mnie przekonać, że to ty. I że to, co mówisz, pochodzi od ciebie. Że jest prawdą. I uczynił tak Bóg tej nocy. Tylko runo było suche na całej ziemi, a wokoło była rosa. No i ostatni dowód, jaki się powołam, to Hiskiasz z II Królewskiej i 20 rozdziału. Tenże król Hiskiasz był śmiertelnie chory, ale Bóg postanowił go leczyć. Wysłał do niego Izajasza z informacją, że nie umrze, ale że z tej choroby będzie podniesiony. No ale Hiskiasz żąda pewnych dowodów. Zobaczmy, II Królewska 20, od 8 do 11. Hiskiasz raz zapytał Izajasza, który przyszedł do niego z informacją, że nie umrze, lecz z tej choroby wstanie. Jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? Bo miał uzdrowieć i jeszcze do świątyni udać się trzeciego dnia. Na co Izajasz? Taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Tutaj Bóg akurat daje mu wybór znaku, prawda? Czy cień ma pójść do przodu, czy ma pójść do tyłu. Zobaczmy, jak Hiskiasz się zachowuje. Zawołał wtedy prorok, 20. Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni, niech raczej się ten cień cofnie o 10 stopni. To bardziej niezwykłe, prawda? Większym cudem będzie, gdyby się czas cień, czyli inny słowy czas miał się cofnąć, prawda? Słońce miało jak gdyby cofnąć się do tyłu, więc niech się cofnie. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zeszedł. Czyli jak gdyby słońce cofnęło się o 10 stopni na swoim obiegu, prawda? Takiego cudu nawet Bóg dokonał, bo tego, o taki cud poprosił Hiskiasz, żeby uwierzyć, że prawdą jest to, co Bóg do niego mówi. Tak, to są przykłady biblijne, kiedy różne postacie biblijne zadawały Bogu trudne pytania. Żądały potwierdzenia tego, że co Bóg mówi, jest prawdą. I zauważmy, że takie potwierdzenie z łatwością od Boga otrzymywały bez jakiejkolwiek sugestii, jakim prawem oni takiego potwierdzenia żądają, oczekują. Wracamy zatem do naszego fragmentu, werset 9. Bóg, gdy Abraham zadał pytanie, po czym pozna, to otrzymuje taką oto odpowiedź. Po czym pozna, że otrzyma tak ziemię kanaanejską w posiadanie. Sprowadź mi trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, do tego syna gorlicę i gołębicę. Taki zestaw zwierząt. Czy te zwierzęta i wiek tych zwierząt mają jakieś znaczenie, czy są przypadkowe? To można zadać pytanie. Skoro jest to odpowiedź Boga na to, tak, po czym Abraham pozna, że odziedziczy Kanaan, to albo musi to mieć jakieś znaczenie, bo może ja właściwie cofnę jeszcze na te, do tej jówki, jeszcze nie przejdziemy, to musi mieć to, albo musi to mieć jakieś znaczenie, albo Bóg mówi, bo mówi, tak? Mówi, nie wie, co mówi. Czyli inne słowy, Abraham zadaje mu pytanie, Bóg mu odpowiada, ale odpowiedź nie ma związku z pytaniem. No tak by się pozornie mogło wydawać, no ale musi mieć związek, bo przecież Abraham zadaje pytanie Bogu. Nawet ludzie w większości przypadków rozmawiają w sposób logiczny, jak ktoś pyta, to ktoś odpowiada mniej więcej zgodnie z pytaniem, chociaż mniej więcej. Prawda? Zatem zarówno rodzaj zwierząt, jak i wiek tych zwierząt musi mieć jakieś symboliczne znaczenie, bo w przeciwnym razie
nie byłyby te rzeczy podane. Ani co do rodzaju zwierząt, które miały być przeniesione w ofierze, ani co do wieku. Przy okazji te zwierzęta, które tu widzimy, obejmują prawie wszystkie, jakie Żydzi mieli, mogli ofiarować pod zakonem. Brakuje tylko cielca. I teraz będziemy chcieli się przyjrzeć każdemu z tychże zwierząt po kolei. Dzisiaj w części pierwszej chciałbym dojść do tych, omówić wszystkie te duże zwierzęta, a ptaki, które widzimy na dole, postawić na początek części drugiej i później także jeszcze wszystkie pozostałe rzeczy z tym związane. A są tam bardzo ciekawe rzeczy, bo tu jest, że tak powiem, w tejże ofierze, w tychże zwierzętach pokazany, można powiedzieć, boski plan wybierania z rodziny ludzkiej klas ludu, tak, duchowego Izraela, różnych klas duchowego Izraela, zanim obietnice wobec Abrahama odnośnie ziemi kananejskiej dla jego potomstwa, dla jego potomków mają być zrealizowane. No i teraz możemy już oficjalnie przejść do następnego slajdu, gdzie będziemy mieli pierwsze z tych zwierząt, czyli jałówkę. O jej wykorzystaniu pod zakonem traktuje 4 Mojżeszowa, 19 rozdział i tych 9 pierwszych wersetów. Znowu odczytam, nie będą się one pojawiały. Zatem idziemy do 4 Mojżeszowej, rozdziału 19 i 9 pierwszych wersetów mówi nam o tejże jałówce. Pan przemawia do Mojżesza, do Arona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej bez skazy, która nie ma żadnej wady i na której nie było jeszcze jarzma. Dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz i zabije się ją przed nim. Eleazar, kapłan, weźmie jej nieco krwi, jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Następnie spali się jałówkę na jego oczach, zarówno jej skóry, jak i mięso, i krew wraz z jej odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazynową nić i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Kapłan wypierze swoje szaty, wodą obmyje swoje ciało, a potem wyjdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spalił, wypierze swoje szaty, obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki, złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on, ten popiół, przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to oczyszczenie z grzechu. Czyli krótko mówiąc, ta jałówka miała być maści czerwonej, nie posiadać żadnej wady i na niej jeszcze nie było żadnego jarzma. Kto się może kryć pod symbolem tejże jałówki? Miała być czerwona. To są rzeczy, które mogą nam pomóc w ustaleniu, kto się może kryć, bo takiego tekstu bezpośrednio mówiącego, kto się pod nią kryje, nie znajdziemy. Natomiast widzimy, że taki obraz w Starym Testamencie był. Bóg kazał zrobić tą jałówką to, co przed chwilą czytaliśmy. Mało tego, Paweł w Nowym Testamencie odwołuje się do tejże jałówki i mało tego, że się odwołuje, to odwołuje się przy okazji cielca i kozła, mówiąc, że razem z tym cielcem i kozłem mają one coś wspólnego z oczyszczaniem z grzechu. Będziemy to za chwilę my to widzieli, prawda? Zatem za chwilę ten werset zobaczymy. A więc musi ona mieć jakieś znaczenie, bo po pierwsze była jedną z ofiar pod zakonem, po drugie Paweł w Nowym Testamencie do niej się odwołuje i to w tym samym wersecie, w którym także wymienia cielca i kozła. Więc chcemy zrozumieć, kto się pod tym symbolem ukrywa, a żeby to zrobić odpowiednio i dojść do właściwych biblijnych wniosków, to trzeba to zrobić w harmonii z samym obrazem tejże jałówki, z wszystkimi wersetami, które mają związek z tąże jałówką, w harmonii z innymi naukami i w harmonii z samym boskim planem, tak żeby to wszystko wzajemnie do siebie pasowało. Bo jedyne inne wyjście to zignorowanie fragmentów Biblii, które mówią o tej jałówce i po prostu powiedzenie, że to nic nie znaczy. Że Bóg umieścił te rzeczy w Biblii tylko po to, żeby czymś zapełnić jej strony, no bo nie miał czym, a pustych stron nie chciał mieć, bo byłoby to dosyć dziwne. Więc wprowadził element jałówki. I w Starym Testamencie jeszcze Pawłowi pod natchnieniem też kazał zrobić do tego aluzję, ale to i tak nic nie znaczy. Niektórzy takie mają podejście. Jest w Biblii, ale nic nie znaczy. Jest taka historia po prostu. Otóż nie. Wszystko, co w Biblii jest, znaczy bardzo, bardzo wiele. Zatem, kto się może kryć pod symbolem tej jałówki? Po tym małym wstępie wracamy do elementów z nią związanych, żeby odkryć, kto się pod nim będzie krył. Czyli jałówka miała być czerwona, a czerwień, kolor czerwony, sugeruje krew. Krew sugeruje śmierć, a śmierć sugeruje grzech, za który jest przecież karą. Śmierć jest karą za grzech. A więc jałówka,
Tak? To osoby, które są pod wyrokiem Adamowym. Czerwony kolor jałówki wskazuje, że muszą się pod nią ukrywać osoby pod wyrokiem Adamowym. Zatem nie może to być nasz pan, który nigdy nie był pod żadnym wyrokiem śmierci. Nie może też to być nikt ze spłodzonych z ducha, ponieważ z nich wyrok śmierci był zdejmowany w chwili ich poświęcenia. Czyli te osoby, nasz pan i spłodzenie z ducha odpadają. Idźmy zatem dalej. Jej krew nie była ofiarowana, ale była kropiona 7 razy w kierunku przebytku. Czyli pokazuje to, że ma ona pewien związek z oczyszczeniem z grzechu, z nieczystości, ale nie jest to związek bezpośredni, bo jej krew nie była ofiarowana na błagalni, tylko pośredni. Jej krew była kropiona 7 razy w kierunku przybytku, bez wnoszenia tejże krwi na błaganie, tak jak to było w przypadku krwi cielca i kozła pańskiego, czyli znowu wyklucza naszego Pana i malutkie stadko pokazane w cielcu i koźle pańskim, gdyż ich krew miała bezpośredni związek z oczyszczeniem z grzechu, była wnoszona na błaganie i tam kropiona. Kolejny fragment, element z nią związany. Popiół z jej spalenia dodawano do wody oczyszczenia, która służyła do oczyszczenia tych, którzy się splamili kontaktem z umarłymi. Wiemy, że pod zakonem kontakt z umarłym nie był zakazany, tylko zanieczyszczał. Jeżeli ktoś musiał się z takim kontaktem z umarłym splamić, a można było splamić się na dwa rodzaje, albo przez dotknięcie zmarłego, albo przez przebywanie w tym samym pomieszczeniu. I na przykład członkowie rodziny zmarłej osoby, chcąc nie chcąc, musieli się plamić, prawda? No bo trzeba było tą osobę pochować, przygotować do tego pochówku, więc było dotykanie i było przebywanie w jednym pomieszczeniu. Więc później takie osoby miały być oczyszczane właśnie wodą oczyszczenia z dodatkiem tego popiołu. Tak czytaliśmy, ten popiół do wody oczyszczenia był dodawany, był dostępny poza obozem dla całego Izraela i każdy, kto się musiał, że tak powiem, splamić kontaktem tym, tak, na ten jeden z tych dwóch sposobów, kontaktem z kimś zmarłym, potem następnie musiał w ten sposób się oczyszczać. O, teraz aluzja Pawła. Paweł, tak, słowa Pawła także pomagają w ustaleniu, kto się może po tym ukrywać, bo w Żydów 9:13 Paweł mi mówi tak, krew kozłów, ma na myśli pańskich, i wołów, ma na myśli cielców, mówi liczbę nogi, bo to co roku było składane w Dniu Pojednania, więc w sumie tych kozłów i tych wołów, cielców było bardzo, bardzo wiele, ale mówi oraz popiół z jałowicy, przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. Paweł wyraźnie w tym wersecie mówi, że ma ona tak, ci osoby pokazane w jałówce tej czerwonej, mają związek, uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, czyli jakąś rolę mają do odegrania, ale nie jest to taka sama rola jak kozła czy cielca, ponieważ ich krew nie była wnoszona, ich krew, no, jej krew, tej jałówki, czyli osoby pokazane w jałówce, nie mają takich wartości, zasługi przed Bogiem, żeby ich krew i dowód ich poświęcenia, ofiary, wszedł na ubłaganie przed Boga. I kolejna ważna rzecz, nie miała miejsca sobie jarzma ta jałówka. A jarzmo to zakon, bo w Dziejach Apostolskich 15, 10, 10 przeczytamy. Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, chodziło o tych przychodzących z pogan, jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć. Wyraźnie pod jarzmem, prawda, pewnym obciążeniem, tak, Paweł rozumie zakon. Ani my, ani nasi ojcowie nie mogliśmy udźwignąć, a teraz, jak poganie przychodzą do Chrystusa, to chcecie, niektórzy z was przynajmniej, chcecie im to samo jarzmo nałożyć, czyli obrzezać ich i poddać ich pod to samo prawo, pod prawo, tak, żeby przestrzegali prawo zakonu. To, co my i nasi ojcowie robiliśmy od wielu, wielu lat i nie mogliśmy dać rady, więc dlaczego teraz pogan puszczać tą drogą zamiast drogą usprawiedliwienia z wiary? I właśnie to, że nie miała ona być jarzma, czyli nie są to osoby, które znajdowały się pod zakonem, lecz osoby, które mają dostęp do Boga, społeczność z Bogiem inaczej niż przez zakon, inaczej niż przez typiczne ofiary zakonu, co dotyczyło całego Izraela cielesnego jako takiego, ale że ten dostęp do Boga przez zakon to był tak tylko typiczny, symboliczny, to jest udowodnione faktem, że co roku te ofiary musiały być powtarzane. Czyli nie było to wartość, tak? Złożona ofiara i już masz dostęp do Boga. Nie, co roku trzeba po to było powtarzać i na kolejny rok się przedłużyć, jak gdyby. I gdyby nie powtórzyli ofiar kolejnego roku, to skończyłby się dostęp do Boga i przywilej społeczności z Nim. To pokazuje, że był to tylko obraz, symbol, typ. Nie było to coś rzeczywiście wartościowego, tylko że tam było
w tych ofiarach była pokazane prawdziwe ofiary, które miały przyjść później, które tylko raz miały być złożone i być skuteczne na zawsze. A nieskuteczność ofiar zakonu jest potwierdzona koniecznością ich corocznego składania. Zatem to inaczej, tak, nie pod jarzmem, to inaczej, to może być tylko i wyłącznie na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Osoby pokazane w jałówce, traktowane są przez Boga inaczej niż przez zakon, a jedyne inne traktowanie kogoś niż przez ofiary zakonu, to przez te typiczne ofiary składane przez nich co roku, to z punktu widzenia ich wiary. I zresztą Paweł w Żydów 11:39 chwali ich wiarę i mówi, że to dzięki ich wierze te osoby wymienione przez niego w rozdziale 11, wiemy, że tam ich sporo osób wymienionych, różnych mężów Starego Testamentu, i mówi o nich w podsumowaniu, a wszyscy ci, wymienieni wcześniej przez niego w tym rozdziale, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, czyli życia wiecznego. Chociaż z powodu swej wiary. Tu chwali ich wiarę, więc pokazuje, że nie pod zakonem oni byli, nie dzięki ofiarom zakonu oni stali przed Bogiem, mieli z nim społeczność, tylko dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Więc nieważne, czy byli to Żydzi, czy nie byli to Żydzi, nawet jeśli byli Żydzi, to ich społeczność z Bogiem nie była dzięki ofiarom zakonu, tylko dzięki ich wierze. Zresztą wiemy, że osoby tam wymienione w tymże rozdziale, część z nich w ogóle nie była pod zakonem, bo zaczyna się przecież od osób pierwszych, od Abla, który no, jeszcze zakonu w ogóle nie było. Prawda? Zakon pojawił się dopiero, gdy już pojawiły się dwie czy trzy osoby wymienione przez niego w tymże rozdziale, żyły jeszcze przed wejściem zakonu, zatem nie były, nawet one nie miały szansy przyjść do Boga i mieć stanowisko przed nim z powodu zakonu. Zatem tak, w podsumowaniu, pod jałówką muszą się kryć zatem osoby będące pod wyrokiem adamowym, tak, ponieważ miała ona kolor mieć czerwony, osoby niepodlegające zakonowi, nawet jeśli byli Żydami, to nie z punktu widzenia zakonu było ich usprawiedliwienie, tylko na podstawie ich wiary, i jeszcze ten popiół, który historia życia, bo popiół pokazuje historię życia. Popiół to jest coś, co pozostaje po spaleniu pewnego obiektu, jako wspomnienie, pamięć, pozostałość po tejże osobie. Wobec tego ich historia, ich życia, ich popiół ma związek, jakiś związek z oczyszczeniem z grzechu. Zatem to są takie osoby, muszą się kryć pod tąże jałówką. I zobaczmy teraz, jak ta wiara ich jest chwalona. Wybrałem tylko te wersety, gdzie ta wiara się pojawia. Przez wiarę zbudował Noe, oszerzony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było wiedzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia swojej rodziny. Przez wiarę to zrobił. Przez wiarę również sama Sara, z 11 rozdziału Żydów, listu do Żydów, wybieram wersety, gdzie ta wiara jest podkreślana. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku. Z tego wniosek, że gdyby wiara nie uwierzyła, gdyby Sara nie uwierzyła w to, co mówił do niej anioł, że będzie miała za rok syna, to by go nie miała. Bo przez wiarę otrzymała moc poczęcia, dlatego że uwierzyła to, co usłyszała od wysłannika Boga. Przez wiarę Abraham przyniósł mu ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. Bo gdyby nie okazał wiary w to, co Bóg powiedział, i że Bóg, mamy to napisane, że Bóg pomimo tego jest w stanie przywrócić do życia syna, którego Abraham miał mu złożyć w ofierze, to gdyby takiej wiary był, Abraham nie posiadał, to by nie zrobił tej ofiary, by się wycofał. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokrypienia krwią. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdyby na polecenie Boga nie zareagowali, a polecenie było jakie? Gonią was tyłu Egipcjanie, przed wami morze, ale nie martwcie się, idźcie w to morze. To morze się rozstępowało dopiero wtedy, gdy oni w nie wchodzili. Ono nie rozstąpiło się tak, żeby im pokazać z daleka drogę wyjścia. Idźcie w morze, a jak będziecie już wchodzili coraz głębiej w to morze, to wtedy, kiedy ono będzie się zdawało, że już was zaleje, zatopi, ono będzie ustępować przed wami. Będzie się pojawiała sucha droga, ścieżka dla was do przejścia. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane 7 dni. Pamiętamy, jak one padły? Trzeba było chodzić wokół, tak, 6 dni, a 7 dni trąbić, a 7 dnia trąbić 7 razy. No i co? Gdyby nie uwierzyli, że chodzenie wokół ogromny obwarowanego miasta i trąbienie w trąby ma jakikolwiek sens, przecież to wystawiali się na śmieszność, prawda? Gdyby chodzili i trąbili, a ci obrońcy Jerycha z góry patrzyli i się dziwili, chodzą i trąbią. Nie próbują atakować, militarnie nas pokonać, tak jakbyśmy się spodziewali. Grają na trąbach.
No, jacyś dziwacy, prawda? Więc i gdyby Żydzi nie uwierzyli, że to ma jakiś sens, że to jest skuteczne, no to by nie chodzili, nie to robili i mury Jerycha stałyby w dalszym ciągu. I jeszcze bardzo mocne te wersety końcowe, prawda? 35 do 38, tak to się na dole. Kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych. Już teraz nie mamy, że przez wiarę, ale to jest cały czas to samo. Można dodać, przez wiarę kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To przecież wiemy, że wcale nie było zmartwychwstań w Izraelu. Że kobiety, nawet bardzo, bardzo wierzące w Izraelu, nie otrzymywały swoich zmarłych z powrotem przez wskrzeszenie, tylko dlatego, że wierzyły. One otrzymywały ich wiarą. One wierzyły, że kiedyś w przyszłości, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, to ich bliscy do nich powrócą. To mamy zresztą siostra Łazarza. Gdy nasz Pan powiedział, że wstanie brat twój, to powiedziała, tak, wiesz, że wstanie, zmartwychwstanie w tym dniu sprawiedliwym. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. I tu mamy też ciekawą sugestię, że inni woleli wybrać śmierć, niż przyjąć uwolnienie. To znaczy, niż okazać się niewiernym Bogu i zachować życie. Bo o to chodzi Pawłowi. Gdy stanęli przed różnego rodzaju doświadczeniami tam w swoim, gdy żyli i można było przez niewierność Bogu uratować życie, to oni nie chcieli okazać się niewierni. Nie chcieli uratowania swojego cielesnego życia tutaj na ziemi kosztem niewierności Bogu. Woleli pozostać wierni i dać się zabić, zamordować, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Od razu sugestia o ich nagrodzie, że ma być to zmartwychwstanie lepsze niż reszty ludzkości, tejże grupy osób. Czy historie życia z tych ludzi oraz ich bliskich mogą mieć coś wspólnego z oczyszczaniem grzechu? Na przykład niepojęte posłuszeństwo Abrahama? Ilu z nas, kto z nas byłby gotowy zrobić to, co zrobił Abraham? Każdy sobie sam może to pytanie zadać i udzielić odpowiedzi na nie. Albo nieskazitelna prawość niewolnika Józefa w Egipcie. Wiemy, znamy całą jego historię. Uczciwy, usłużny, posłuszny, działający dla dobra swego pana, a potem oskarżony, najpierw sprzedany przez braci, potem oskarżony przez żonę Potyfara, która chciała go uwieść, a on, będąc wierny Bogu i swojemu panu, odmówił, trafił do więzienia, znamy jego historię. No, nieskazitelna prawość tego człowieka. Albo ci wrzuceni do, tak, do Daniel wrzucony do jaskini lwów. Wolał spojrzeć w oczy śmierci ze lwów, niż okazać się niewierny swemu Bogu. Albo Mojżesz, tak wyłowiony z rzeki, bardzo pokorny książę, wychowany na dworze egipskim, a ostatecznie, kiedy zrozumiał, kim jest, gotowy to wszystko porzucić, zostawić i znalezienie własnego życia, przyznać się do swego narodu, a nawet chcieć temu narodowi pomóc. Albo Jozue, wielki, odważny wojownik na czele Izraela, dokonujący podboju Kanaanu. Czy też dziwna postać przetecznicy Rahab, mieszkanki Jerycha. Niby przetecznica, prawda? A skąd ta w niej taka wiara? Chowa, ukrywa, że tak hebrajskich szpiegów mówi, że ich nie ma, że poszli gdzieś tamtędy, żeby być posłuszną Bogu, ponieważ wierzyła, że ten Bóg, który prowadzi Izraela, to jest bardziej prawdziwy, albo jeżeli jest prawdziwy, albo przynajmniej jest bardziej prawdziwy niż Bóg jerychoński, którego oni też jako mieszkańcy Jerycha mieli i jakoś wyznawali. No to właśnie mamy znowu tych młodzieńców wrzuconych do pieca ognistego. Tam widzimy, w sumie było trzech młodzieńców, ale już na rysunku widzimy czterech, bo tam się pojawiła postać jeszcze anioła, prawdopodobnie naszego Pana, który tam się pojawił w tym płomieniu i pomógł im przejść przez to doświadczenie z zachowaniem życia, także tylko powrozy zostały spalone. Czy te wszystkie historie, no i wiele innych moglibyśmy przytyczyć, nie fascynowały i do dzisiaj nie fascynują umysłów czytelników, rozbudzając w nich pragnienie bycia takimi samymi jak oni, wiernymi Bogu, nawet za cenę utraty życia? Jest to szczególnie prawdziwe w protestanckiej części chrześcijaństwa, bo ta katolicka rzadziej korzysta z Biblii i rzadziej korzysta z treści biblijnych, natomiast część protestancka i w literaturze motywy biblijne często używa, jak również w malarstwie na przestrzeni wieków to się często, często zdarzało. Dzisiaj pewnie już trochę rzadziej, no bo już społeczeństwo ogólnie nie jest tak religijne, jak było to w przeszłości. Idziemy zatem dalej.
Paweł zalicza ich wszystkich do innej klasy niż jego własna, czyli do innej klasy niż malutkie stadko, Żydów 11:40, ponieważ Bóg co do nas, malutkiego statka, przewidział coś lepszego, aby oni, ci bohaterowie wiary wymienieni w pierwszej części rozdziału 11, o niektórych właśnie przed chwilą wspominaliśmy, aby oni bez nas, czyli bez malutkiego statka, bez służby malutkiego statka w czasie wieku tysiąclecia pod Nowym Przymierzem, nie stali się doskonałymi. Paweł przez Pawła, Bóg podał wiele cennych treści, na przykład o tej klasie, że dostąpią lepszego zmartwychwstania. Ale nie będzie to bez udziału klasy, którą Paweł reprezentował. Że klasa, którą reprezentował Paweł, malutkie statko, będzie miała udział w doprowadzeniu do doskonałości także tych wiernych bohaterów Starego Testamentu. Pomimo ich lepszego zmartwychwstania, jeszcze będzie coś, będzie wobec nich dokonywane i będą to dokonywali bracia z klasy tej samej, co apostoł Paweł. No, wielkie, cenne sugestie, które pozwalają zrozumieć wiele zarysów boskiego planu. Przez Pawła podane. Przez Boga za pośrednictwem Pawła. Potwierdza to także nasz Pan, który zalicza jednego z tejże klasy, Jana Chrzciciela, do klasy wyższej od całej ludzkości, ale niższej od malutkiego statka, zgodnie z tym, co powiedział Paweł. Bez nas nie staną się doskonałymi. W Mateusza 11:11 nasz Pan mówi bowiem, zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niżeli on. To znaczy, że Jan Chrzciciel ma być większy niż reszta ludzkości, ale mniejszy niż ci w Królestwie Niebios, niż w malutkim statku. Na podstawie Żydów 11:38, gdzie jest powiedziane, że świat nie był ich godny, oraz biorąc pod uwagę czas życia tych bohaterów wiary, nazywamy ich starożytnymi godnymi. Taka grupa osób, która się biblijnie wyraźnie ujawnia jako klasa, którą Bóg wybierał. Nie pod zakonem, bez jarzma, usprawiedliwienie na podstawie swojej wiary w Boga i przyszłą ofiarę Jezusa, co do którego nie znali szczegółów, ale wiedzieli, że taki odkupiciel będzie. To nie będziemy udowadniali, w Jobie na przykład mamy tę informację, gdzie je opisał, że wie, że jego odkupiciel żyje i nad grobem jego kiedyś stanie i go wyprowadzi z tego grobu. Po zakończeniu wyboru do najwyższej klasy wieku Ewangelii, czyli właśnie do tego malutkiego statka, wciąż jednak poświęcały się nowe osoby, z których powstała klasa podobna w charakterze i w nagrodzie do tej klasy starożytnych godnych, tak zwani młodociani godni, równolegle według tej nazwy tak nazwani. A mają oni co wspólnego? Poświęcają się, ci młodociani godni, poświęcają się po zakończeniu powołania niebieskiego, tak jak starożytni godni poświęcali się przed rozpoczęciem powołania niebieskiego. Stąd jedni jakby za wcześnie pojawili się, drudzy już za późno, ale Bóg zawsze ceni sobie poświęcenie i nawet jeżeli nie ma miejsca w jednej klasie, to dla tych, którzy się Bogu chcą poświęcać, tworzy miejsca w innej klasie, nie odsyła ich z kwitkiem. Także i oni, ci młodociani godni, mieszczą się w obrazie jałówki, ponieważ mają wiele wspólnego z tąże klasą, tak jak ci byli za wcześnie, tak ci pojawiają się za późno. Ale ktoś zapyta, czy po malutkim statku są jeszcze jakieś inne klasy przed Nowym Przymierzem i to klasy niespodzone z ducha? No, można było wiele rzeczy mówić, ale to nie o tym temat. Użyję tylko jednego. Druga Mojżeszowa 36, 3-7, który jest bardzo, bardzo wymowny. Zobaczmy. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana, i zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy i mówiono Mojżesza tak. Lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Więc Mojżesz wydaje rozkaz. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. I końcówka tego fragmentu. A tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Co mamy w tym fragmencie Biblii? Mamy poświęcanie przez Żydów największych swoich kosztowności na rzecz świątyni. Co oznacza to w tak zwanym antytypie? Co tu się ukrywa? Poświęcanie się Bogu. Ofiarowanie Bogu naszych serc, najlepszych uczuć, jakie ludzie mają. I z tego poświęcenia, z tego oddawania się Bogu, była budowana klasa świątyni przez cały wiek Ewangelii. Spodzenie z ducha i budowanie tejże świątyni. Ale zauważmy, że doszło do momentu, kiedy tych poświęceń, tych prezentów, kosztowności, darów okazało się już być za dużo.
że już jest więcej niż potrzeba. Wtedy poszedł rozkaz, żeby nie przynosić już więcej, żeby zaprzestać. I lud zaprzestał przynosić, a z tego, co zniesiono, tak, jak gdyby co z rozpędu tego wieku Ewangelii, z tych poświęceń, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac na rzecz świątyni, a nawet zbywało. I to zbywało jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ pojawia się pytanie, co Bóg zrobił z tym, co zbywało? Czyli co Bóg zrobił z tymi, którzy poświęcali się Jemu, ale już nie było miejsc w maluszkim statku. Już ta świątynia główna została zbudowana. Wystarczająco dużo serc się poświęciło, żeby zbudować. Czy Bóg ich odesłał? Udobrze ich nie widzi? A może kazał czekać na wiek tysiąclecia i nowe przymierze? Tak, rodzaj ludzki będzie wtedy się podnosił, więc wy tam razem z nim się... Nie? No, z pewnością Bóg tak nie postępuje. Musiała z nich powstać przynajmniej jeszcze jedna klasa. Jeszcze jedna klasa niespodzonych z ducha, o której mówiliśmy wcześniej. A z powodu podobieństwa do starożytnych godnych nazywamy ich młodocianymi godnymi. I oni także uwzględnieni są w tejże jałówce, gdyż mają z nimi, tak jak mówiłem, wiele wspólnego. Okoliczności poświęcenia i nagrodę. Poświęcają się po zamknięciu wysokiego powołania, tak jak tamci poświęcali się przed. No i wspólna nagroda, urząd książąt wieku Ewangelii. Przepraszam, wieku tysiąclecia. Najczęściej mówimy Ewangelii, stąd mi się tak powiedziało. Urząd książąt wieku tysiąclecia. Między innymi Psalm 45:17 mówi, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Zamiast ojców będziesz mieć synów. O co tu chodzi? No, zagadkowe stwierdzenie, prawda? Tak w psalmie na przykład obecne. Prawda? Psalm to niby poezja, liryka, wiersz, a wiele, wiele psalmów zawiera elementy doktryn biblijnych. Zamiast ojców swych według ciała będziesz mieć synów. Nasz Pan był synem, czyli ci, którzy byli przed Nim, byli Jego ojcami według ciała. Natomiast staną się oni Jego synami, Jego dziećmi, bo nasz Pan da im życie wieku tysiąclecia. On za nich umarł wszystkich i on ich wyprowadzi z grobu. A jak ich wyprowadzi z grobu, to ustanowi ich książętami na całej ziemi, żeby oni reprezentowali jako ci, którzy mają dostąpić lepsze zmartwychwstanie. To nie będę wchodził w szczegóły, bo nie nasz temat i za dużo by nam to zajęło czasu. Przechodzimy zatem do drugiego zwierzęcia, barana. Baran to tradycyjny symbol człowieczeństwa albo ludzkiej natury naszego Pana. Na przykład baran był ofiarowany zamiast Izaaka, prawda? Baran ludzka natura. Dopóki nie było potrzeby rozdzielania nowego stworzenia od człowieczeństwa Izaaka, był tylko Izaak. Ale kiedy doszło do ofiarowania, to nie Izaak miał umrzeć, nowe stworzenie, bo nie byłaby to odpowiednia ofiara tak za człowieka, nowe stworzenie naszego Pana, tylko jego ludzka natura, baran. Baranek egipski i baranek paschalny, jako typy. Tak, na Jezusa. Baranek egipski, później co roku powtarzany, prawda, też w formie baranka i wiemy, że tym, że baranku jest pokazany nasz Pan. Później, co, tak, przez nas obecnie obchodzony, już nie jedzony nie jako baranek, tylko w tych emblematach, które nasz Pan wprowadził na miejsce baranka paschalnego dla swoich naśladowców, tak to uczynił w czasie ostatniej wieczerzy. Albo werset z Jana 1:29, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To zauważmy, grzech, liczba pojedyncza. Nie tak jak się czasami pamięta, że który gładzi grzechy świata, bo nie zgładził grzechów świata. Jezus jako baranek Boży zgładził grzech świata. Jeden grzech. Dlaczego jeden grzech? Grzech Adama. On umarł za grzech Adama, a dopiero w Adamie za całą resztę. Tak jak w Adamie jest potępienie dla całej ludzkości, tak w Jezusie jest odkupienie dla całej ludzkości. Więc wykluczenie Adama z obrazu odkupienia wyklucza także z odkupienia całą ludzkość. Bo albo w Adamie jesteśmy odkupieni, albo w ogóle nie jesteśmy odkupieni. Dlatego on umarł za ten jeden grzech. Przyszedł, aby umrzeć za świadomy grzech naszego pierwszego rodzica z Edenu, Adama. Ale nie będę więcej tego rozwijał, bo to znowu nie nasz temat. Albo objawienie 21:14 mówi, że a mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Nawet w objawieniu jeszcze pojawia się to stwierdzenie 12 apostołów baranka, żeby podkreślić, że to wszystko, co się później stanie, także to nowe miasto, nowe Jeruzalem będzie istniało dzięki ofierze naszego Pana jako człowieka, jako baranka. W baranku pokazana jest także klasa maluszkiego statka, która w pierwszym zmartwychwstaniu staje się częścią Chrystusa jako Jego ciało, którego On jest głową. Tu mógłbym podać wiele różnych wersetów, każdy wie, że jedność Chrystusa i Kościoła, ale wybrałem ten, który jest bardzo źle przetłumaczony przez różne biblijne
przekłady Żydów 7, 26 do 27, od razu podkreślając, że nie powinno być tam takiego przystało nam mieć najwyższego kapłana, jak wszystkie przekłady podają, tylko takim przystało nam być najwyższym kapłanem. W Grece nie ma tam żadnego czasownika, trzeba ten czasownik dodać. Większość przekładów, chyba wszystkie, nie tylko większość, wszystkie przekłady dodają tam czasownik mieć. Takiego przystało nam mieć najwyższego kapłana, nie widząc, że w ten sposób tworzą herezję. Oskarżają naszego pana o grzech. Bo w dalszej części Paweł powie, że tenże najwyższy kapłan musiał umrzeć za własne grzechy, ofiarę złożyć za własne grzechy. No to jeżeli takiego przystało nam mieć najwyższego kapłana, tylko i wyłącznie Jezusa, to potem zupełnie nie pasują słowa Pawła, że on musiał złożyć ofiarę za własne grzechy. Natomiast dodanie czasownika być pokazuje właściwy obraz. Co to Paweł ma na myśli? Że z tym, że najwyższym kapłanem jest Jezus, razem z Kościołem. Jezus jest głową, a oni są członkami jego ciała. I rzeczywiście Jezus swoją ofiarę za własne grzechy musiał złożyć, ale za własne grzechy w członkach swego ciała. No, przeczytajmy ten fragment. Takim to przystało nam być, nie mieć, tylko być, podkreślam, najwyższym kapłanem, świętym, niewinnym, nieskalanym, oddzielonym od grzeszników i wywyższonym ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, tak pod zakonem, składać ofiar najpierw za własne grzechy, tak jak Aaron składał cielca za siebie, tak, za maluszkie stadko, a potem za grzechy ludu, kozioł za ludzkość, uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Jedną ofiarę złożył za własne grzechy w członkach swego ciała, a i za ludzkość. Jakby ktoś chciał więcej szczegółów na temat Żydów 7, 26 do 27, to jak tutaj widzimy, pojawiło się także na dole ekranu. W wykładzie tam szczegółowo to pokazuje z wyświetlaniem greckiego tekstu i tak dalej. W wykładzie krew za was wylewana, czy kielich wam nalewany? Te wersety dwa są tam bardzo dokładnie wyświetlone. Tu tylko wspominam o nich, żeby przytoczyć go, pokazać jedność, że oni są, nasz Pan, razem ze swoim Kościołem, jako głowa tego ciała, jest najwyższym kapłanem. Dlatego też to tutaj w tym przypadku, w tymże baranku widzimy i naszego Pana, i członków jego Kościoła, bo po pierwszym zmartwychwstaniu już nigdy nie występują oni oddzielnie. Są zawsze razem, jak mąż, żona, jak głowa ze swoim ciałem. Póki nie było ciała, głowa często występowała sama. Od kiedy ma ciało, przecież tego ciała nie zostawi, nie oderwie się od niego i nie pójdzie sama. Zarządza tym ciałem, ale to ciało zawsze jest z nimi, z nim. Kolejne zwierzę to koza. Bo z powołania wieku Ewangelii wyłoniły się dwie klasy, chociaż Bóg szukał tylko jednej. Szukał małżonki dla swego syna, maluszkiego statka. Ale pojawiła się klasa nie do końca wierna. Powodem za dużo cielesności, za dużo starego Adama. Zobaczmy, jak Paweł pisze w 1 Koryntów 3, 3 i 4. Cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Tak im tutaj wykazuje, czyli pokazuje im tutaj wyraźnie, że nie są oddani Panu, że mają jakiś tutaj nad sobą ludzi, do których się przyznają. Ja jestem ten, tego człowieka, ja jestem tamtego człowieka, tak jakby ten lub tamten człowiek za ciebie umarł i mógł cię zbawić. Mówi, to jest cielesność. To jest cielesność. Po oczyszczeniu, ta częściowo niewierna grupa otrzymuje życie na duchowym poziomie, chociaż nie w boskiej naturze. Są bowiem w niebie, ale stoją przed tronem, nie siedzą na nim. Objawienie 7, 9, 13 do 15. Potem widziałem, oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odziany w szaty białe, z palmami w swoich rękach. Któż to są ci przyodziani w szaty białe, skąd przyszli? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wyprali szaty swoje, wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym, tak, nie na tronie, przed tronem i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Potwierdzeniem, że oni nie są częścią oblubienicy Jezusa, jest jeszcze objawienie 19, rozdział 6 do 9. Zauważmy, szczególnie na to, co jest czerwono podkreślone w tymże cytacie. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę. Dlaczego? Gdyż nastało wesele baranka, nie nasze, i oblubienica Jego przygotowała się, ale my nie jesteśmy
jego częścią tej oblubienicy. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To właśnie o oblubienicy, o maluszkim statku. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Zaproszeni na ucztę, jako goście. Czyli oni stoją przed tronem. Są gośćmi na tym weselu barankowym, na połączeniu się naszego Pana z wiernym kościołem, maluszkim statkiem, ale oni nie są sami maluszkim statkiem. Są klasą niebiańską, która wyłoniła się z powołania w wieku Ewangelii, dlatego że nie wszyscy byli odpowiednio wierni. Niektórzy mieli dużo cielesności w sobie i ta cielesność musiała z nich być usunięta tutaj na ziemi. Ale gdy ta cielesność z nich zbyt daleko posunięta była usuwana, bo to oznaczało, musiała być pod przymusem usuwana, to oznaczało po prostu odebranie im korony. Dlatego ich ofiara była częściowo tylko spełniona, a częściowo nie. I wobec nich były dodatkowe doświadczenia, dodatkowy ucisk, który ich miał oczyścić i przygotować do życia wiecznego, tak żeby jako spłodzeni z ducha nie poszli na wtórną śmierć. Wersety i typy na tę klasę zawsze były w Biblii, ale nie mogły być zrozumiane przed żniwem wieku Ewangelii, gdyż nie były wtedy prawdą na czasie. To bardzo ważne pojęcie. Prawda na czasie. Biblia zawiera wiele prawd na czasie. Bardzo wiele prawd na czasie Biblia zawiera i te prawdy na czasie stają się zrozumiałe dopiero wtedy, kiedy przyjdzie na to właściwy czas. Próby ich zrozumienia wcześniej i próby ich wyjaśnienia, nawet przez prawdziwych sług Pana, zawsze prowadzą do błędu. Ale gdy przyjdzie właściwy czas, Jezus odkrywa ich znaczenie, używając w tym celu wybranej przez siebie jednostki. Bardzo ważne, dlatego podkreśliłem, wybranej przez siebie jednostki. Objawienie 1.1 mówi, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Toteż wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi. Zauważmy to, co podkreśliłem w tym fragmencie. Jezus, Bóg, anioł, Jan. Czyli mamy tutaj cztery w sumie osoby. Bóg jako źródło tejże prawdy, Jezus, któremu Bóg tą sprawę objawił, anioł, za pośrednictwem którego Jezus wysyła to do Jana, czyli do ludu Bożego. Więc widzimy elementy, a szczególnie anioł, dlatego dałem go dużymi literami tutaj, jest bardzo ważny element pośredni. Bóg daje Jezusowi objawienie prawdy, Jezus ma anioła, którego trzyma w swojej prawej ręce i przez tego anioła udziela ludowi Bożemu prawdy, gdy staje się ona na czasie. Pomijanie tego, a ten anioł jest powszechnie przez chrześcijaństwo pomijany. Albo tego anioła widzą w tych, którzy nie są w ogóle tymi aniołami, którzy są uzurpatorami, którzy twierdzą, że są nauczycielami, ale Jezus ich wcale nie trzyma w swojej prawej. To najpierw wiedząc, czytam teraz Piotra 1:20-21, że żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Skoro żadne proroctwo nie jest z własnego wykładu, tylko bo przychodziło od Boga, to również wyjaśnienie nie jest, tak? Jest od Boga za pośrednictwem tych narzędzi, które Bóg wybiera. Więc ten anioł, tego anioła trzeba zawsze umieć znaleźć, o tego ten element, bo inaczej nie mamy w ogóle pewności, że dojdziemy do prawdy. Można powiedzieć, że mamy pewność, że dojdziemy do błędu. To przez tych aniołów, zwanych aniołami siedmiu zborów i trzymanych przez Jezusa w jego prawej dłoni, posyła on wszystkie swoje listy do swego ludu. Od Efezu do Laodycei. Pamiętamy, jak to się potem te listy zaczynają w objawieniu od drugiego, tak, rozdziału już. Do anioła zboru takiego i takiego napisz. Do anioła. Przez tego anioła. Bez tego anioła Jezus nie podawał żadnych prawd, żadnych wyjaśnień. Więc bardzo ważne jest tych aniołów znaleźć. Reszta jego dzieci ma badać tak przekazane poselstwo pod kątem siedmiu pewników biblijnych i albo przyjąć to jako głos od Pana, albo odrzucić jako głos obcego. Tak? Dzieje apostolskie 17:11 chwali Beriańczyków, którzy tak właśnie robili. Przyjmowali oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Z całą gotowością? Chętnie posłuchamy, co macie do powiedzenia, ale badamy, czy to prawda. Owce, tak, teraz Jana 10:4-5, owce idą za nim, za tym głównym pasterzem, gdyż znają jego głos. Za obcym nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tak na tym polega. A większość chrześcijan podąża za głosami obcymi. W razie trudności z ustaleniem, czyj to głos, bo ktoś mówi coś nowego, czego nie ma do czego odnieść, daną kwestię należy odłożyć na później i czekać na jej zrozumienie.
Tak, mamy Filipensów 3, 15, 16 zasugerowane jako właściwe, jako mądre postanowienie. Ilu nas tedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. To pierwsze zdanie podkreśliłem, bo chcę go jeszcze podać także według kodów. Dosłownie kody mówią, jacy więc dojrzali, tak myślimy. Bo tak ilu nas tedy doskonałych, wszyscy tak myślmy, nie do końca jest jasne, co tu może chodzić, ale kody bardzo ładnie, dosłownie to pokazały. Jacy więc dojrzali, tak myślimy. To znaczy, myślimy zależnie od stopnia naszej dojrzałości, prawda? To jest myśl tego zdania. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. To są piękne słowa apostoła na temat właściwej drogi dla dzieci Bożych. Przyjrzyjmy się im tym słowom nieco dłużej. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. Pokazuje, że powodem różnic w rozumieniu praw Biblii jest różny poziom dojrzałości dzieci Bożych. I to właśnie z powodu tego różnego poziomu dojrzałości, albo powiedzmy niedojrzałości w charakterze, szczególnie wśród wiodących braci, wśród braci, którzy mienią się być jakimiś tam wodzami, następują rozłamy wśród ludu Bożego. Gdyż w przypadku różnic w rozumieniu pewnych spraw, ci wodzowie nie tolerują inaczej myślących, tylko wyrzucają ich poza społeczność. To, co najczęściej prowadzi do rozbijania ludu Bożego, bo ci wyrzuceni, w zależności od tego, od ich, jaka jest ich liczba, bo jak jedna osoba, to nic nie zrobi, ale jak to jest pewna grupa osób, no to już tworzą odrębną grupę religijną, prawda? Potem następuje często podobne traktowanie w tej grupie albo w tej starej grupie jeszcze i dzielenie. Dlatego dzisiaj mamy tak chrześcijaństwo mocno podzielone i jeszcze zwalczające się ze sobą. Po drugie, w drugiej linii tego wersetu, a jeśli o czymś inaczej myślicie, to im wam Bóg objawi, radzi, by w przypadku niejasności w nowych sytuacjach czekać na objawienie prawdy przez Boga na ten temat. Zamiast wyrzucać tych inaczej myślących i dzielić niepotrzebnie lud Boży. Tak? Jeśli o czymś inaczej myślicie, to co? To się podzielcie? To wyrzućcie tych, którzy inaczej myślą? Nie, to poczekajcie, aż Bóg wam objawi. Aż ta różnica zostanie, tak, przez Boga w odpowiednim czasie skorygowana. I trzecia myśl, trzecia linijka tego wersetu, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Czyli zaleca trwać przy tym, co już objawione jako prawda od Boga. To już osiągnęliśmy, to już zrozumieliśmy. To jest to samo, co potem Judy 3 napisze, żeby walczyć o wiarę, czyli o nauki prawdy, raz świętym podaną. Trwajmy przy tym, co już osiągnęliśmy, co ustaliliśmy już. A jeżeli w rzeczach nieosiągniętych, nie podanych przez Boga i nie zdobytych przez nas jako takich, myślimy inaczej, to czekajmy na to, aż Bóg objawi. Właśnie w ten sposób rozwiązano problem za czasów apostolskich, z Dziejów Apostolskich 15 rozdziału. To jest właśnie przykład, można powiedzieć, przykład tego wersetu w akcji. Pojawił się problem, tak, to opisane w Dziejach Apostolskich 15, gdyż niektórzy Żydzi uważali, że poganie przychodzący do Jezusa, przyjmujący Jezusa, powinni przestrzegać zakonu i powinni być obrzezani. I z tego powodu niektórzy tego oczekiwali, że trzeba tak robić. Mógł to być już pierwszy rozłam wśród chrześcijan, ale wtedy byli jeszcze apostołowie, dojrzali bracia, którzy rozwiązali ten problem pokojowo. Dzisiaj, gdyby taki problem się pojawił, no przecież poważny, prawda? Czy jakieś osoby, jakaś grupa osób, i to spora grupa osób, i to coraz większa grupa osób, przychodząca do Jezusa, ma być poddawana zakonowi i obrzezywać się, czy też nie? Bardzo poważna sprawa. I dzisiaj na pewno skończyłoby to się rozbiciem tejże organizacji na pół. Albo bardziej błahe powody dzisiaj prowadzą do tego, że lud Boży jest dzielony, bo są pewne osoby wyrzucane, odchodzą, a jak jest ich odpowiednio dużo, to tworzą odrębną grupę i już jest kolejna grupa, kolejny podział. Wracamy jeszcze na chwilę do ofiar Dnia Pojednania, bo tam widzimy, tak, trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, cielca i dwa kozły, z których jeden miał być ostatecznie ofiarowany i był ofiarowany, a drugi wyprowadzony poza obóz i pozostawiony własnemu losowi. Tak, musimy przyznać, że dość szczególny sposób potraktowania ofiary, prawda? Przynieś mi dwa kozły na ofiarę, ale potem jednego nie ofiaruj. No to pojawia się pytanie, no to po co kazałeś, Boże, dwa kozły przywieźć na ofiarę, żeby potem jednego odprowadzić? To nie lepiej od razu trzeba było tylko jednego przywieźć, a drugiego w ogóle nie? No właśnie, Bóg chciał pokazać, że z tych, którzy przyjdą za ślady naszego Pana, pokazani w tymże koźle, będą tacy, którzy będą wierni i będą ostatecznie ofiarowani, będą tacy, którzy też przyjdą, ale okażą się ostatecznie niewierni, będą musieli być odprowadzeni. Tego jednego nazywamy kozłem pańskim, prawda? To ten, który był ofiarowany, jest to wierne, malutkie stadko, którego ofiara potraktowana jak cielca, tutaj obok widocznego, a drugi kozioł był odprowadzony, wyrzucony, przyszedł,
do ofiarowania. Chwilę tam stał i czekał na swoją kolejkę, kiedy ma być ofiarowany, ale w międzyczasie okazało się, że nie nadaje się do złożenia Bogu w ofierze z powodu dużej cielesności, tak jak czytaliśmy, zbyt cieleśni jesteście. I ostatecznie został odprowadzony, czyli jego ofiara nie została przyjęta do maluszkiego statka, do klasy Chrystusa. I jak wiemy, zostali oni po oczyszczeniu, bo nie wszyscy się dali oczyścić, ale ci, którzy dali się ostatecznie oczyścić, zostali przeniesieni do klasy Wielkiej Kompanii, właśnie do tej kozy, o której tutaj mówimy i tym obrazem chcę pokazać, że taka koza, taki kozioł koza się pojawiła także w wieku Ewangelii i także jest zbawiona ci z nich, którzy dali się oczyścić, podkreślam, i jest na tej fazie duchowej, chociaż nie w boskiej naturze, nie siedzi na tronie, nie jest oblubienicą, nie jest częścią ciała Chrystusowego, ale są gośćmi na jego weselu, są, można powiedzieć, szlachtą, tak, która tam jest i bierze udział jako goście w uczcie wesela barankowego. Zauważmy przy tym ogromną różnicę między cielcem, który pokazuje naszego Pana, a kozłem. Ja też dam dodatkowe zdjęcie tego cielca. Cielec, grube, tłuste zwierzę, bo tłuszcz to miłość, nasz Pan, doskonałość naszego Pana i wielka chudość, chudzizna tych, którzy poszli za naszym Panem. I nawet ci wierni są pokazani tylko w koźle, no bo w stosunku do cielca jest ogromna różnica w masie ciała, w wyglądzie, w ilości posiadanego tłuszczu. Obydwie te klasy, czyli tych wiernych i tych niewiernych, mamy też pięknie pokazanych w przypowieści o mądrych i głupich pannach, czyli poświęconych, bo panna to osoba poświęcona. Pannach poświęconych, oczekujących na powrót oblubieńca. I chociaż wszystkie panny, głupie i mądre, czekały na oblubieńca, to jednak różniła ich jedna pewna cecha, prawda? Nie wszystkie panny miały wystarczającą ilość oliwy, czyli Ducha Świętego, w swoim myśle, woli, sercu, by rozpoznać czasy i chwile boskiego planu. Bo oto Pan wrócił po raz drugi, żeby wziąć mądre panny, wierne maluczkie statko do siebie, a część panien, część poświęconych, no tutaj nazwanych głupimi, z tego powodu, że nie miały oliwy, nie zrozumiała tego faktu, nie zauważyła tego faktu i nie zorientowały się, że Pan przyszedł, zabrał wiernych i zamknięto drzwi. To także pokazuje te dwie różne klasy, które z wieku Ewangelii się wyłowiły. Mądre panny, głupie panny. Tu panny, obydwie grupy były pannami, jednostkami, które Panu się oddały, poświęciły, ale z powodu małej ilości Ducha Świętego, oliwy Ducha Świętego, nie wszystkie rozpoznawały różne chwile boskiego planu. I to prawdopodobnie będzie ostatni slajd na dzisiaj. Zaraz zobaczymy, tak, mamy tu jeszcze dwa ptaki. I o tych dwóch ptaków, od syna gorlicy i gołębicy, rozpoczniemy następnym razem z pytaniem, czy one też kryją w sobie jakieś klasy. Poza tymi omówionymi w tych dużych zwierzętach, czy także one coś reprezentują. I w części drugiej powiemy o nich, plus o ich wieku wszystkich tych zwierząt, bo tam też wiek był podany, i co z tego wynika i dla nas na czasy i chwile obecne. Także zapraszamy za jakiś czas na drugą część tego tematu. Jak zwykle będzie ona ogłoszona, więc nikt, nie, kto się tym interesuje, tego momentu nie przegapi. A z tej części życzę wszystkim błogosławieństw, i zapraszam wszystkich na kolejną część, a także na kolejne nasze zebranie. No, nadajemy wykłady z hełma co niedzielę.